Bez takich. Przywitajcie się może na początek. Cześć, jestem Dawid. A z widzami? Ale taki crossfitowy próbujemy zrobić ten. Cześć Karol. Yo. Crossfitowe przywitanie. Cześć Karol. Chłopaki, co dziś będziemy robić? Jakiś BMW? Dzisiaj świnka. Nie. Prosiaczek? Dzisiaj dobra świnka. Dzisiaj prosiaczek. Wy chyba jedyną marką, która z grupy Waga, którą tolerujecie, to chyba Porsche, co? No, znaczy tolerujemy. Nie nazywaj tak tego, bo oczka się świecą. Ja lubię wszystkie auta, ale po prostu jakby no nie robię, wiesz, trzymam się jednej marki, a prosiaki z uwagi na to, że dużo znajomych jeździ, no i wiesz, no nie odmówisz koledze, tak? Ale Dawid, fajne auto. Co za wóz przyjechał dzisiaj? Porsche Cayenne drugiej generacji, 13 rok, 4.2 diesel, 450 koni. Jak dla mnie nie dowiarę, że to diesel, bo chodzi jak benzyna. Ale zaskoczony byłeś. Karol, no jeździ. Nareszcie benzyna przyjechała. To faleczka, dlatego tak chodzi. Nie, fajnie chodzi, 9, no prawie 1000 newtonów. Coś tutaj pokombinowane. Ale o tym nie wiem, ostatnio nagrywaliśmy dwa razy Audi A8, każde też z 4.2 dieselkiem. I to nie chodziło tak jak benzyna. Zdecydowanie. A ten chodzi dosłownie jak no. Majura. Słuchaj, ja miałem kiedyś E65, tą 745 diesla w V8, to chodziła jak ciuchcia. Naprawdę. Chodziła jak ciuchcia, po prostu. Generator. Stałeś koło auta, ona No, także... Opowiadaj o hamulcach. O hamulcach. Co mamy seryjnie? Co mamy seryjnie? Seryjnie to jest, no jak to w Porsche, no tutaj wszystko jest na wypasie. To po co to robić? Bo to tutaj po mapie nie daje rady. Po prostu te hamulce, na wypasie, te hamulce są mniejsze niż, czy mniejsze, są najmniejsze dla tej generacji tego samochodu. Okay. Tutaj mamy tak sześciotłoki, tarcza 350 albo 360, nie pamiętam. Wysyła mi klient win, ale no nie pamiętam w tej chwili. Zaciski Brembo, z tyłu są czterotłoki. Zręczny... Co ty gadasz, dzisiaj nie masz koszulki kapitana bomby? Tak często ostatnio nagrywamy, że nie zdążyłem poprać. No nie, no dobra. Na dzisiaj tył? Jest papaj, którego zamęczę dzisiaj przy wymianie tych hamulców. Z tyłu czterotłoczek też Brembo. Tamten. Czterotłoczek Brembo, 330 minutów tarcza. No i zaraz później pokażemy, co tam będziemy. Czym to będziemy zastępywać. A tak. Zmieńcie na występy gościnny ładunek. Ja wam dzisiaj tylko udostępnię. Jedziesz z nami na testy? Nie, ja wam udostępnię dzisiaj miejsce w warsztacie i spieprzam do sobie. Chodź, no, 15 minut. Nie, proszę. Namówicie mnie. Widzowie też proszą. Ja mam tyle pracy, że nie mam w co ręce co włożyć, także jedźcie sami. No. Fajna byłaby reakcja. Ciekawe, jakby widzowie zareagowali na reakcję. Ja jestem ciekawy reakcji Adama, jak to przyspiesza, bo może się okazać, że lepiej no, niż, naprawdę to, fajnie niż to auto, co stoi tam w tle. Nie, no na pewno, od tego Mercedesa to przecież wiadomo, nie? Dobra, nie męczymy buły, lecimy pewnie testować. Dobra. Panie Dawidzie, 150 prosimy. A proszę pana bardzo. Tu się ładnie przyspiesza, więc nie będzie z tym problemu. 100. Tutaj 30, 40, stop! Jeszcze. Gaz. Słabo, nie? Zaraz to zobaczymy. Jak bardzo. 100. 120. 30, 40, stop! No, gorzej teraz. To już dużo gorzej. Jeszcze już jedziemy. O, ale pani już nie ma hamulców. Już się spompowały całkiem. Poczekamy, robimy trzecią i czwartą próbę, tak nie jest. Odpuścimy. No nie ma hamulców. Teraz się, w tym momencie się krzywią. Życie. Trzymasz nas. Tu ciepłe, tam gorące. Ja, zależy mi kiedyś, żeby właśnie tą kamerą to pokazać. Zrobimy to kiedyś. No dobra, no zdradzę te dwa pierwsze pomiary już. No dawaj, no. 92,85. Widzisz, jak trafiłem? 98,04. No. Tendencja wzrostowa. To czuć było od razu. No i co, zrobimy jeszcze z dwa pomiary. Oczywiście, zrobimy, że tak. To teraz mają okazję się coś schłodzić. Co prawda... No. Mało efektywnie, bo to są fajne kierownice powietrza z tego, co kojarzę. O, się to napędza ładnie. Fajnie, nie? Proszę pana, 100, 20, 30, 40, stop! Jeszcze, gaz! Poprawiliśmy. Tak? Tak, no przynajmniej czas. Delikatnie się może wychodzić. 20, 30, 40, stop! Już nie hamuję. Jeszcze. Jedziesz. Ja naprawdę wciskam do oporu. No. Żebyś tej pedału nie kurde, połamać. Aż mnie korci zahamować jeszcze raz. No dawaj. Jeszcze raz? No dawaj. Dobra. 30, 40, stop! Inny dźwięk nawet. Patrz, jak buczy wszystko. Jeszcze jedziemy. Dobra. Koniec. Tu już pięć hamowań, starczy.
Obciążenie maksymalnie układ. A więc tak, trzecie hamowanie, czyli po pierwsze po postoju, 98-85, czyli w sumie podobnie do tego drugiego. Tak. No, temperatura hamulców była raczej zbliżona, nie? Czwarte hamowanie, 107-51. Wow. A ostatnie, piąte hamowanie, 115-55. No to nie. Ale pięknie, to zawracamy. Piękna sprawa, jeżeli chodzi o to wykazanie tego, że hamulce puchną. No idealnie, bo mamy 92, 98, tam 100 coś i 100 ile? 114 czy 105? 92, 85, 98, 04, 98, 85. Kurwa. 107, 51, ty to książkowo tak wychodzi. Książkowo, no. 115, 55. Ale właściciel mi zwraca uwagę na to, że właśnie parę hamowań i już mu zaczęło wszystko drżeć i czuć było, że już hamulców brakuje, nie? Ha, super. Czyli teraz tylko zrobić tak, żeby te nasze hamulce, te moje hamulce... Tym się jeszcze trzeba podniecić. O właśnie. Ja bardzo lubię, jak producenci takie szczegóły robią. Fajne. Nie jest to kiczowate, ma 10 lat, dawno temu już to ktoś zaprojektował. Fajna sprawa, a nie taki sam kluczyk w miksie, jak w GTR-ze. Albo na przykład we Fiatach, w Fiacie Ducato miałeś bardzo podobny kluczyk chyba jak to było w Alfie Romeo którejś, albo nie wiem czy nie Ferrari, nie wiem czy nie w Ferrari jakimś. Potrafią takie szczegóły robić, że wiesz, no naprawdę mogliby się postarać, wiesz, no trzymasz coś w ręce, chcesz mieć poczucie tej jakości, a to patrzę, to kluczyk od Ducato. Kurde, to nawet dasz dziecku do zabawy i chcę pojeździć resorakiem. I potem już zapomnij o odpaleniu samochodu. No. Przynajmniej przy moim synu, on by to zaraz jeździł. Tato, to nie wodoszczelne? To nie pływa, to nie łódka. A myślałem, prosto powiedział. Prosto. O, nie hamujemy. Czuję jeszcze dalej, że jestem zagrany. Wow. Ale fajne te wyniki, bardzo mi się to podoba. No. A nie wiem, czy mówiliśmy, ja będę montował Adama. Adam tak naprawdę nam tylko użycza stanowisko, ponieważ jest bardzo zarobiony. Powiedział, że brzydzi się grupą wagę. Nie będzie dotykał. Nie, no myślę, że tutaj to jest akurat prosta wymiana. Tutaj opiszemy te hamulce, pokażemy za chwilę, ale tutaj nie ma adapterów. Tu przykręca się zacisk bezpośrednio do zwrotnicy śrubami. Legalne rozwiązanie. Oczywiście, full legalne. Tutaj już nie ma, nikt się nie przyczepi. Żaden to dzień. Jestem ciekawy, co będą ci ludzie pisać, co zawsze piszą pod twoimi filmami. A czy to ma legalizację pod tym filmem? To wiesz co, znajdą się tacy, którzy powiedzą, a to tarcze nie mają homologacji, a to może klocki nie mają homologacji. A ale, nie mają? Wiesz co, EBC i Elostafy chyba mają, ale jednocześnie pewnie taka osoba, kurczę, nie wiem, już na widzów coś gadam, ale są osoby, które mnie krytykują. Miałem taki przypadek, a potem piszą mi, co sądzisz o Ferro do DS 2500, będzie do mojego auta, a kilka linii ich wyżej, a masz homologację na te adaptery, a DS-y nie mają homologacji. Aha. Jest to jak wół napisane na opakowaniu. Więc wiesz, tak bywa, tak samo, nie? No to widzisz, to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, bo cała masa rzeczy, które ludzie robią przy samochodach, w gruncie rzeczy, gdyby się temu przyjrzeć, nie posiada homologacji. Oczywiście, że tak. Nie wiem, dlaczego tak. Znaczy, no dobra. Karol, przerwę ci na chwilę, świecisz mi tym telefonem w oko. To jest więcej rzeczy, które się wykonuje przy samochodzie bez homologacji i jakoś się ludzie o to aż tak nie czepiają. Co prawda rozumiem aspekt, że to są hamulce, dlatego, że to jest bardziej wrażliwa, rzecz, tak? Krytyczna. Tak jest. No, a propos, pamiętaj, że tam panowie policjanci smutni stoją. Dobrze. Więc pamiętaj, tam wiesz... Kojarzysz taki kanał na YouTubie Autocentrum? Nie. Nie kojarzysz? Tu w prawo. Prowadzi Zachar. Prowadzi taki kanał na YouTubie i kiedyś takie auto testował. A to nie tam jakiś Zacharow? Tak. Zacharowo to jest jego taki... Zmienił jakąś nazwę teraz? Nie, jest Autocentrum i jest Zacharow. A, okej, okay, dobra. Ja nie oglądam YouTube'a, bez bicia się przyznaję. YouTuber nie ogląda YouTube'a. I wiesz co odnośnie tej homologacji? Kiedyś jakieś auto, bo on tam testuje. Dobra, wracamy do Adama, nie ma co pitolić. No, nie będę właśnie kontynuował. A co z tym Zacharem? A tylko chciałem powiedzieć odnośnie homologacji. Przy jakiejś albo on tam też pokazuje auta. Ja to słyszałem, że on fotowoltaikę nawet reklamuje. Było takie coś, pompy ciepła, no. Albo pompy ciepła. Tak, znaczy to jest i to. Jest dla mnie fascynujące. I chłopak sobie zamontował z tyłu taki jakby uchwyt, w jakiejś Audi chyba albo BMC, uchwyt na szampana, jakieś tam pierdółki. No. Wiesz, czy w fotelu, czy w kanapie, nie pamiętam. I właśnie Zachar zwracał mu uwagę, że przecież to podczas wypadku no nie ma to homologacji, mogłoby zrobić jakieś tam szkody dla pasażerów i dla osób w ogóle w samochodzie, nawet dla kierowcy, bo może mocowanie jest nie takie, nie takie. Mhm. No nie wiem, czy to ma pokrycie w rzeczywistości, ale chodzi mi do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że nawet takie pierdoły jak jakieś, nie wiem, zamontowanie półeczki w samochodzie już może stworzyć zagrożenie, nie? A myślisz, że ten długopis, co tutaj leży, ma homologację? Nie wiem. Czy w ogóle on może w tym miejscu leżeć? Czy nie powinien być jakiegoś można uchwytu? Go wnosić na teren samochodu.
bo cię może zabić podczas wypadku. Twoja kamera na przykład, czy ma homologację na trzymanie? Kurde, ja nie wiem, czy w ogóle ja mam homologację na to, żeby tu siedzieć. Porsche, nie? No. Dobra, kończymy te bzdury, tak widzimy się u Adama. Dawid, musisz mówić głośno i wyraźnie, bo nie mamy mikrofonów. Zawsze mówię bardzo głośno. A jeszcze głośniej. Teraz dobry. Trzeba będzie drzeć się, dlatego że zwłaszcza, że będzie teraz zbierać całe tło. A chłopaki dzisiaj mają dobry humor. No, zaraz Figo Fagot poleci, już tam zapowiadali, że no właśnie. Znaleźli. A dlaczego? Ja może dodam od siebie. Dziś to gówno nam popsuło nagrania. Ciągle no, nie zbiera. Fajny wstęp zrobiliśmy tu z Adamem, no ale niestety. Adam się zaangażował raz a dobrze, drugi raz już powiedział, że nie ma czasu. Drugi raz już nie wytrzesa z siebie no tej nic. Energii. Jeszcze raz. No, niestety. Tym razem drugi raz tak fajnie na pewno nie wyjdzie jak pierwszym razem, ale no niestety musimy to powiedzieć. Zestaw. Jaki przygotowałeś? Co przygotowałem? Zaczniemy sobie od przodu. Oryginalnie, tak jak mówię, sprawdzimy to zaraz, jest albo 360x34, albo 350x34. To mówisz o seryjnym? O seryjnym, tak. To chwal się tym. Dobrze. 400 mm wkładamy zamiast tego, co tam jest. Mhm. Na szerszej odrobinkę bieżni. 400 mm, 38 grubości z wentylacją kierunkową, tarczę, jak widać, mojej produkcji. Mhm. Mam nadzieję, że dzięki temu układowi tutaj to już będzie w miarę rozpoznawalne, bo też nie chciałem robić, wiesz, kopii czegoś, tak? Tylko coś swojego. Chociaż będę to powtarzał co filmik, ten kolor zniknie po pierwszym hałowaniu. Ludzie się nie pytają, czy to tak zostanie. No już to raz nagraliśmy, tak drugi jest. Raz, trzeci, myślę, że czwarty raz nie trzeba będzie. No my też tak uważam, dobra. To jest tarcza lewa, nacięcia pod prąd, czyli po prostu przeciwnie. No co, system pływający, ta tarcza, nie mam teraz wagi, powinna być niewiele cięższa od tamtej 350. Okej. Okay. Nie powinno być dużej. A sporo dużej, większa. A sporo większa i grubsza, bo jest 4 mm różnicy na grubość. Jaki zacisk do tego? Zacisk, tak wygląda, zaraz tu do niego klocuszki włożymy. To jest całkowicie nowy zacisk, nówka sztuka. On jest przeze mnie tylko przelakierowany, bo on był oryginalnie czerwony, albo czarny już, nie pamiętam, niższa z tego. Przelakierowany na żółto, tak sobie klient zażyczył. To jest zacisk. Ogólnie on jest koncepcyjnie, jeśli chodzi o układ tłoku, wielkość tłoku, jest wszystko to samo co tam, tylko sam zacisk jest większy. On seryjnie pracuje z tarczą 410 mm w systemie Carbid, czyli ten, jak masz Audi Carbid, są takie bardzo błyszczące tarcze. Kiedyś o nich mówiliśmy. To jeszcze są tarcze, to są takie tarcze, które mają narzucony węglik wolframu, czyli takie bardzo błyszczące jak lustro. Mhm. Nie wiem, czy wspominałem o tym, a nie, sam chyba to montowałem wtedy do Porsche. Mhm. No i tamte, no z tego to po prostu to jest wykorzystane. Na temat tamtego układu kiedyś pogadamy. 6 tłoków, bardzo prosty, fajny zacisk. On, z tego co pamiętam, jest, mimo tego, że większy, jest lżejszy niż tamten, bo on jest dość fajnie odchudzony. Tu ma takie po prostu większe przestrzenie, co chłodzi. I tu też jest powybierany, no odchudzony jest na maksa. Tył za wiele się nie różni. Podstawowa różnica między tymi zaciskami, a tymi, które są teraz tam na aucie, to jest to, że tutaj, tam jest 330 mm z tyłu, a tu wkładamy 366. A te zaciski są z wersji od tarcz 356. I to będą po prostu podkładki takie, znaczy tulejki specjalne są dorobione i dłuższe śruby. Tutaj mamy tylko dłuższe stopki. Te zaciski tak fabrycznie są. 6 tłoków, tu akurat żadnych zmian nie ma. Klocki EBC jelostaw na osi tylnej. No i yellow staffy na osi przedniej. Działa, robi nam to najlepsze wyniki w hamowaniu. Czasami przypiszczy, taka cecha produktu, ale działa. Więc takie coś klientowi oferuje. Nie wiem co tu jest. A tył jeszcze. Powiedziałem tylko o średnicy. Tarcza jest grubsza od oryginalnej o 2 mm. Mhm. Wymogło to ode mnie tam dwóch modyfikacji w zacisku, ale takich naprawdę delikatnych. Klient chciał już mieć skręcone, że to montujemy całe. Tarczo bęben tutaj, to wszystko też jest dorabiane przeze mnie na wymiar. Nie wiem, czy wspominałem, Porsche ma centrowanie nie tutaj, czyli tarcza się nie opiera na piaście tutaj, tylko opiera się tutaj, na tym po prostu brzegu. O wow. No tak Porsche to robi. W ramach ciekawostki wam dodam najnowsze Audi e-tron. Za motor e-tron GT, to jest dokładnie to samo co Taycan. Dlatego te hamulce, które teraz to montuję, będą tak naprawdę pasowały też do tamtego samochodu. Także dla klientów Taycanów, czy tam Porsche, dla klientów z tym układem Carbid, czyli tym natryskiem węglika wolframu, mam w ofercie takie tarcze, które zastąpią te wasze, które są bardzo drogie i awaryjne, bo znam przypadki, że 40-50 tysięcy tarcze są do wywalenia, a kosztują was o 50 tysięcy netto. Ile? 50 koła netto same tarcze. A ja ty. Moje będą kosztowały w granicach gdzieś 18 tysięcy same tarcze. Zaraz będzie okazja sobie porównać stare tarcze do nowych. No, tu tylko śrubki ściągnę i zaraz to zobaczymy, co tutaj jest. Co nam robiło takie fajne czasy, bo fajnie, to znaczy wyniki, bo fajnie były stopniowane, nie?
Czuć dalej, że ciepły? No, zarosy. No. Szkoda, że właśnie kamerki nie ma, nie? Przydałaby się. Przydałaby się. Ale załatwimy. Dobrze. Mam znajomego, który ma. Tak? Tak. No to w następnych odcinkach już będziemy mierzyć. Z Śląskiej. White TT Project. Obiecał, że ogarnie. Porównanie. Chciałeś zrobić, Karol? To jest tarcza 360, nie 350? To zawsze daje do myślenia, jak to się tak przyłoży jedno do drugiego po średnicy, a nie po promieniu. No zdecydowanie. No oczywiście, oczywiście, rzeczywiście, że to jest tak. Myślę, że nawet różnica sama technologii tego wszystkiego, no to już jest naprawdę różnica tutaj duża. No. Tu też jest fajnie, bo też jest wentylacja kierunkowa, troszeczkę gęstsza. Ale zobacz, że podobnie rozwiązane jak do mnie. To jest tarcza prawa, czyli te nacięcia idą pod włos, a wentylacja jest przeciwnie. Mhm, faktycznie. No. A czemu tak? Wiesz co, to wynika po prostu z... Opytasz o nawiert, o wentylację czy o nacięcia? I o to, i o to. A właśnie w sumie to nie wspominałem o tym. Wiesz co, no nie mam badań jak Brembo, ale na moje doświadczenie wynika, że jak te nacięcia są... Czekaj, pokażę Ci w ten sposób. Jak klocek pracuje w ten sposób, czyli tarcza się obraca w tą stronę, to te nacięcia przy dużych prędkościach próbują wypchnąć ten klocek do góry. I teraz tak. Moja teoria jest taka, która się sprawdza, że przez to ten klocek jest dodatkowo napierany na tą sprężynkę. On tutaj jest mocowany tak, to pokażę, bo to jest istotna sprawa. Patrz, jak go tutaj tak wkładasz, nie, zobacz, on tam się zapiera. Klik i jest naparty. Będzie drugi klocek, to jeszcze będzie bardziej sprężynowało, ale to jest w tej chwili nieistotne. I ten klocek, jeśli jest napierany do góry, to już po prostu ta blaszka, nie zawsze tak jest, bo tutaj akurat taka blaszka są też inne. Skraca mu się zakres pracy tej wiesz, blaszki. On jest cały czas dopierany po prostu do góry i ta blaszka nie ma gdzie pracować. On tu się wtedy zapiera na tym bolcu. A chodzi o to, żeby ona miała miejsce na pracę. Więc sama tarcza ruchem obrotowym wypycha klocek, ale te nacięcia go delikatnie ściągają. I to wtedy powoduje to, że ten klocek jest, po prostu mam opcję pracować na tych właśnie sprężynkach, nie? Na wentylację to już tłumaczyłem parę razy. Na zasadzie turbiny wyciąga nam te wszystkie tutaj, powietrze przedmuchuje przez tarczę, co powoduje lepsze ochłodzenie. Super. Ciąg dalszy. Mam nadzieję, że zrozumiale to wytłumaczyłem. Nie wiem, taka jest moja teoria, która się sprawdza. Może ktoś ma inne na ten temat zdanie. Natomiast moje tak jakby podglądanie do motorsportu, do różnych aut, które gdzieś tam widziałem, na przykład na Altrace'ie. No jednak wydaje mi się, że mam rację, no bo tak to widzę nawet na przykładzie tego. No to serdecznie witamy na pokładzie jeszcze tego samego dnia. Jeszcze tego samego dnia, chociaż już po zmroku. Co sugeruje, że nie było łatwo. Nie było zdecydowanie łatwo. Już co to opowiadaj, wygląda... bo ty zostałeś sam na placu, bo tak. Ja sobie skorzystałem z udogodnienia, że dom jednak nie jest 300 km ode mnie i pojechałem do domu. Oczywiście. Na czas, kiedy ty walczyłeś, tak, pewnie, no i tak solidarnie z tobą wymieniałem hamulce. Wiesz co, fajny samochód w środku, fajnie się tym jeździ. Czekaj, żeby nam to nie hałasowało. Ale kurde, naprawdę, prawie żadna śruba się odkręcić nie chciała. A lewy zacisk, bo żeby wymienić tu klocki w tym aucie, trzeba zacisk odkręcić, był tak dokręcony, że powiem szczerze, że no obsrany byłem, czy w ogóle nie urywek wintu, nie? Ale na szczęście no puściło, strzeliło, puściło. Nic się tam nie stało, wszystko sobie sprawdziłem, wszystko jest dobrze. Z tyłu oczywiście przewody się nie chciały podkręcać, musiałem je dorabiać. Mówię o takich krótkich przewodach, które tam przy zaciskach są. Czyli walka z korozją. Z korozją tak, no tego tam nie wiem, co, troszkę ze starością. Na auto ma, bo nie mówiliśmy, 240 tysięcy km, 10 lat. Mhm. No, troszkę mam prawo, troszkę też powiem Ci szczerze, jestem zawiedziony, bo robiliśmy starsze auta, czy na przykład tą D3, co robiliśmy ostatnio i tam wszystko paluszkami szło. Mhm. Dziwne, dlaczego tu jest tak, no ale dobra, nieważne. Było, udało mi się to zrobić, zeszło chyba z dwa razy dłużej niż planowałem. Uwielbiam to. Mieliśmy, piękna sprawa. Mieliśmy dzisiaj na go-karty jeszcze sobie jechać. No jeździmy jednym z nich cały czas. A tu jest 21. Mamy jeszcze do Niemiec, musimy karty testy są jechać. Do 23. Damy radę. Nie, dzisiaj jeszcze na Poznań czajać. No, dotarte hamulce. No zrobiłem ile? Ze 150 km? Ile to będzie do Lubina? Więcej. No, zostałeś z powrotem, zrobiłeś prawie 200. Niech będzie. No to tym lepiej. Właściciel tam był poinformowany. Pozdrawiamy wszystkich debili, co stawiają hopki. Uwielbiam włodarzy, co lubują się w hopkach. Ale dzięki temu troszkę wolniej jeździ, czy częściej wymieniasz. Nie, wiesz, najlepsze jest to, że te tiry i wszystkie te suwy, jeepy, no. To przez te hopki tak...
bo nawet ich nie dotykają. Tutaj wiesz co, gdyby nie to, że na sporcie teraz jedziemy, bo akurat człowiek przyzwyczajony do takiego sztywniejszego, to też pewnie byśmy tak przeszli. Dążę do tego, że cierpią na tym najbardziej ci, co pewnie szybko by nie jechali, czyli no zwykłe tak. osobówki. Jak i zwykłe osobówki bez skomplikowanego zawieszenia, gdzie po prostu przejeżdżasz 50. Jak jedziesz te 20 za dużo, coś ci wyjdzie na drogę i zahamujesz, to podejrzewam, że i tak masz drogę hamowania krótszą niż takiego tira rozpędzonego też od 10 za dużo. Nie, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Że już nie wspomnę o konsekwencjach zderzenia z tirem, a z osobówką. Dobra, nie ważne. Ausfahrt, proszę pana. Ja. Przetestujemy, co tutaj wyszło. Powiem ci tak z odczuć. Właśnie, jakie są twoje odczucia? Nie, no panie, zdecydowanie lepiej. Podczas docierania to po prostu czuć, że, no, że to naprawdę hamuje. Teraz to chcę. No, mam nadzieję, że to, co mówię, będzie miało przełożenie na wynikach. Jak to zwykle z klockami EBC, zaczyna je być słychać, ale dalej hamują zajebiście. One po prostu rozgrzewają się i jeszcze bardziej się wgryzają w tą tarczę. No wiesz, poprzeczka, na razie w lewo pojedziemy. Poprzeczka w lewo. Została ustawiona bardzo wysoko, musimy pobić 140 metrów, tak? Nie, nie mylę. 140 było w Audi, chyba 114 tu było. A czekaj, mam jeszcze wyniki przecież. No. 115,55. No. A dobra, napędzaj się teraz już. A proszę bardzo. Ale to ładnie brzmi, jak na diesla, szok. Ty 30, tego diesla z benzyną 40, pobyliłem. Stop! Opony. Jeszcze jedziemy. Opony były zimne. Tak, ale nie mówiliśmy o tym, że jeździmy na zimówkach. Mamy jeszcze dźwięk? Mamy. Jedziesz. 30, 40, stop! O, będzie lepiej chyba. Jedziemy. Ale ja powiem tak, że opony. Dwa hamowania. 86,01. No i bardzo dobrze. Tak szacowałem, że między 80 a 90 pewnie zrobimy. Drugie, 84,48. No, na razie elegant. Tylko dwa udało nam się upolować. Zaraz spróbujemy jeszcze z dwa zrobić. Zaraz pojedziemy, no właśnie. Zrobimy kilka kolejnych. Tak jest. Ciekawe, mocno skręć. Tu? No. Zjedź sobie na pas już. Stop! Jeszcze, już. Nie, wiesz co, jakby opony troszkę były lepsze, to by było jeszcze lepiej, bo czuć, że ślizgają się dosłownie. Zejdź już na lewy. I pamiętaj hamować. Stop! Trzymaj, ale rzuciło nim, jedziemy. Ohoho. O, poszedł dymek. No. A powiem ci, powtarzalne wyniki, ja już widzę wyniki, widzę zresztą też. Tu będziemy mieć z górki, więc niesprawiedliwie na razie bym tu nie hamował. Iż wyniki są powtarzalne. No i to jest cel. Wszystkie to jest taki nasz gol. Wszystkie 120 metrów. Czyli jest, mówisz, sytuacja się ustabilizowała. Chujowo cały czas. Jest chujowo, ale stabilnie. Chujowo, ale stabilnie. No i wiesz, przy tak dużym samochodzie kiedyś tam napuchną, ale to chodzi o to efekt, żeby to było jak najpóźniej, żeby to, wiesz, wykorzystywać. Logie i natłoki. Tak jest, proszę pana. O, się to pięknie zbiera. Tylko tak, tu będziesz miał przejście dla zwierząt, także odpuść na moment. Jeszcze się nie napędzaj. Teraz dodaj gazu. Uwaga, stop! Gaz dodaj. Jest, na full. Jedziesz! Aż tak dobrze się nie napędza. Dawaj, malina! Daję cały czas. 20, 30, szykuj się, 40, stop! I to jest ostateczny test. Ej! Kurde. Odpuściłeś. Przepraszam. Dlaczego? Dawaj jeszcze raz, zdążymy. Bo zobaczyłem ponad poniżej 50, sorry. 20, 30, 40, stop! Już! Czytamy wyniki. Zaczynam od trzeciego pomiaru. Trzeci wynik po zmianie hamulców. 85,26. Elegancko. Czwarty wynik, który odpuściłeś na samym końcu. 86,14. I ostatni ten, co już wiesz, tutaj ze smażonym mieliśmy naprawdę na maksa, bo to sumarycznie będzie piąty chyba. Tak. 85,41. No i elegancko. Jestem w pełni zadowolony z tego. No, testu. Można powiedzieć, że naprawdę zmęczyliśmy ten zestaw. Bardzo. I dalej nie jest zmęczony. I dalej jest skuteczny, tak jak powinien być. No. Czyli co? Czyli klient ode mnie oczekiwał, bo ja dostałem takie zadanie, nie powiedziałem tego wcześniej. Jadę sobie 200,
zahamuję dwa razy, czy na przykład do, nie wiem, do 50 zwolni i mam już, czuję, że auto płynie. I ma tego teraz nie już tego, już tego nie będzie. No, udowodniliśmy, że tutaj nic się temu nie dzieje. No nie. Nie, dla mnie super. No bo wiesz, nie jest to rekordowy wynik, ale to też nie jest rekordowo duży zestaw i auto jest naprawdę ciężkie. Nie wiem, ile to może ważyć, ale no, to jest 2,5 tony. Myślę, że to auto jest bardzo ciężkie. Nawet. No właśnie. Weźmy pod uwagę zobaczcie, jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, to jest bajerów. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jesteśmy na dość kiepskich zimowych oponach. Słychać, że to walczy. Tak, tak. Dodaj tak. Jeszcze, że jeździmy już nocą, więc jest znacznie chłodniej. Zdecydowanie. Bo bluzę trzeba było założyć. Nie, no poważnie. Ile mieliśmy za dnia? 20 ileś tam stopni, pod 30 nawet. No wrzesień, nie? No to a tak teraz jest, ile jest? No masz tu, 16 stopni. O jest, tutaj faktycznie. No 16,5. No to jak byłem godzinę temu, było 19. No, no kurde, jest chłodniej o kilkanaście stopni. To nie jest w kilmuchał. 12 stopni chłodniej. Oczywiście, że tak, ale wiesz... Nie, no jest efekt, no, jest liniowość taka, po prostu podejrzewam, że jeszcze byśmy 2-3 razy zahamowali, to już by te wyniki zostały, nie? Ale no, do granic możliwości te hamulce zmęczyliśmy i dalej działają. Zadowolony? No ja jestem bardzo zadowolony, wiesz. Ciekawe, co powie klient. No mam nadzieję, że będzie zadowolony. Jutro tak naprawdę to auto przetestuje, bo już sobie sam obiecywał, że gdzieś tam specjalnie w trasie pojedzie, nie? A jak się tobie Porsche podoba? Wiesz co, no kurczę, nie obraziłbym się, takiego miał, naprawdę. Fajne auto. Dość niedużo pali, jak na tak duży samochód, bo z tego, co właściciel mi mówił, to jest około 9 litrów przy takiej normalnej jeździe w koło komina, potrafi zejść nawet do 8. Aha. Wydaje mi się na 4,2 diesla, który tak fajnie kopie w plecy, to jest spoko. No, musicie uwierzyć na słowo. Lewo. Tak, to naprawdę fajnie przyspieszy. I... najważniejsza taka dzisiejsza wisienka na torcie. Karol podchodzi dzisiaj rano do samochodu. O, nareszcie jakaś benzyna. No naprawdę, to nie chodzi jak diesel. No i chodzi na to, że Karol Jagoda nie zna się na samochodach. Tym bardziej, że ostatnio były dwa razy Audi A8. Jedno D4, drugie D3. Test tak. 4.2. Wszystkie były szybkie. Tak. Żadne nie chodziło tak jak tak, to Porsche. Tam było słychać, że to jest diesel. Wiadomo. Było mówione, jak na diesla, fajnie chodzi. No tak, tak. V8, tak. Słychać, że to V8. Tak. No a tutaj to chodzi jak rasowa benzyna. Naprawdę ładnie, ładnie gada. Nie wiem czy, ale to jest, jak uważasz, kwestia osprzętu silnika, który się delikatnie różni, czy wydechu? Wydechu. Wydechu, nie? No, też tak uważam. Ale ładnie gada, ładnie gada. Nie wiem czy to, czy on się ten dźwięk zmienia na sporcie. Może jakiś osprzęt silnika, czy coś, też będziemy jakiś tam... Nie wiem, czy się zmienia na sporcie, czy nie. Już tam... Zrobiło się sztywniej trochę. No, lepiej. Jak na takie auto niby, wiesz, wysokie, terenowe, to i tak jest mega sztywno. Bardzo. No to co, chyba kończymy ten temat, panie. No, chyba się cieszysz, że kończymy, co? Wiesz co, tak, no 21 coś, ja jestem koło Wrocławia, 400 ponad kilometrów od domu, jeszcze przede mną 200 kilometrów, także wybaczcie, ale od nas to chyba tyle. Skąd znam ten ból. No, ty nieraz wracasz po północy. Tak jest. Także... Tym bardzo pesymistycznym bardzo. Akcentem. Pesymistycznym? No, no oczywiście, nic fajnego być daleko od domu zmęczonym gdzieś, nie, tam, gdzieś tam. Rzadko. Ja akurat bardzo rzadko teraz już tak daleko wyjeżdżam. Sezon się zresztą kończy. Będzie tak. Mniej takich okazji. Będzie mniej. Ale YouTube trwa cały rok. No, także na szczęście. Także zazdroszczę ci, że sezon się kończy. Tym akcentem kończymy. Pozdrawiamy widzów z pokładu Porsche Cayenne. Drugiej generacji, tak? Tak jest, drugiej generacji. Kurde, ponad 200 tysięcy z takiego starego chrupka trzeba. No, być. Sprawdzaliśmy specjalnie dzisiaj z Karolem. Szok. Szok i niedowierzanie. Wolałbym RAV4 z salonu. Wiem, do czego pijesz. Pozdrawiam widzów, trzymajcie się. Nara. Dobranoc. Tak naprawdę.